Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W mediach w Polsce nie milkną komentarze na temat jednej z dwóch asystentek premiera Donalda Tuska. Asystentki, która jest Ukrainką, która jest dosyć aktywna w rosyjskich mediach społecznościowych, która urodziła się w Polsce w Międzyrzeczu, tuż nieopodal radzieckiej bazy wojskowej, w której służył jej. Ojciec do szkoły chodziła w Rosji, konkretnie do szkoły numer dwa w Kalinowce i pojawia się tutaj szereg wątpliwości, czy tego typu osoba powinna być w najbliższym otoczeniu premiera, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który tak głośno mówi o konieczności zwalczania wpływów rosyjskich, białoruskich, który mówił o wypalaniu żelazem różnych prób destabilizacji państwa polskiego, który doprowadził do powołania nowej komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich. No to wszystko każe poddać w wątpliwość profesjonalizm otoczenia nie tylko politycznego premiera Donalda Tuska. Mamy tutaj do czynienia w ogóle z sytuacją kuriozalną. Służby specjalne trzeciej RP są bardzo mocno politycznie nakierowane na łapanie, lokalizowanie rosyjskiej agentury, tak zwanych ruskich, ruskich szpiegów, jak to szeroko można poczytać w mediach głównego nurtu. Tylko problem polega na tym, że te informacje, które przedostają się do mediów, pokazują, że sporą część rozbitych siatek szpiegowskich, czy różnego rodzaju siatek dywersyjnych, stanowią obywatele Ukrainy. Washington Post w sierpniu 2023 roku napisał, że polskie władze z powodów politycznych nie podały do publicznej wiadomości, że wśród zatrzymanych przez ABW członków rozbitej siatki szpiegowskiej, która miała rzekomo działać na rzecz rosyjskiego wywiadu, jest aż 12 Ukraińców. Łącznie grupa miała liczyć 16, 16 członków, czyli z 16 członków tej siatki dywersyjnej, siatki szpiegowskiej, aż 12 to byli Ukraińcy. Oczywiście, tych informacji jest znacznie więcej. Ciągle słyszymy o jakichś zatrzymaniach, o próbach ingerencji w infrastrukturę krytyczną naszego kraju itd. Tak tak Natomiast ciągle przewijają się właśnie też informacje na temat zatrzymanych obywateli Ukrainy. I w tej sytuacji mamy do czynienia no, z, z, kuriozum, z kuriozum, kiedy premier, urzędujący premier. Rządu Rzeczypospolitej ma dwie asystentki, z czego jedną, Ukrainkę, która jest córką oficera Armii Czerwonej. No, tutaj powinny się zapalić pewne lampki. Pytanie, dlaczego się nie zapaliły? Absolutnie nie przekonują te, te argumenty, które pojawiają się, pojawiły się wypowiedziane z ust Jana Grabca, który powiedział, że no. Została prześwietlona ta pani przez, przez służby, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że nie ma dostępu do poufnych dokumentów i tak dalej. No, to absolutnie nie przekonuje. Nie trzeba mieć dostępu do informacji niejawnych, aby działać na rzecz obcego wywiadu. Można. Wykonywać zadania związane chociażby z naprowadzeniem, z typowaniem potencjalnych, potencjalnych agentów i szereg innych drobniejszych, drobniejszych przysług dla obcych służb specjalnych. Ja oczywiście nie przesądzam, że ta pani współpracuje, czy mogłaby w ogóle współpracować. Natomiast fakt, że ma dalszą rodzinę w Rosji, że jest aktywna w rosyjskich mediach społecznościowych, no niewątpliwie powinien dać do, powinno to dać do myślenia, zwłaszcza w sytuacji tej szpiegomanii i agentomanii, którą sam premier Donald Tusk, Odbija medialnie. No nie da się ukryć, że premier Tusk od chwili objęcia urzędu premiera ponownie stał się, no stanął w szeregu tak naprawdę z takimi ludźmi z jeszcze z poprzedniej ekipy, jak pan Żaryn, i rozpoczął taką agentomanie, szpiegomanie, poszukiwanie właśnie rosyjskich wpływów i tak dalej. Jak się okazuje, pod latarnią jest najciemniej równie ważne pytanie jak to skąd się wzięła pani Kristina w otoczeniu premiera Tuska kto ją rekomendował kto prowadził jej karierę jest to dlaczego ta informacja wypłynęła czy też została podjęta przez dziennikarzy czy też pracowników mediów akurat teraz Ponieważ ta Ukrainka jest asystentką od maja, natomiast informacja wypływa teraz, w no, skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, w sytuacji z jednej strony trudnej w Stanach Zjednoczonych, napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale także ważne rzeczy, dzie rzeczy dzieją się na Wschodzie. To i propozycje negocjacji pokojowych, i propozycje rozmów ze stroną białoruską. Pytanie, dlaczego, i czy nie jest to forma jakiejś, jakiegoś ostrzeżenia, czy nie jest to forma jakiejś używając terminologii sportowej, tak bliskiej premieru, premierowi Tuskowi? Czy nie jest to forma żółtej kartki dla obecnego rządu, pewnego rodzaju ostrzeżenia? No jeżeli w najbliższym otoczeniu premiera Tuska znajduje się osoba podejrzewana o no nazwijmy to wpływy rosyjskie, które teraz są tak modne, czy szukanie, poszukiwanie tropów rosyjskich, wpływów rosyjskich jest tak modne, no to pytanie, ile jeszcze? Tego typu niespodzianek w obecnym rządzie się znajduje. Trzeba tutaj także nadmienić, że pani Krystyna jest z wykształcenia kosmetologiem, pracuje w branży szeroko pojętej beauty, specjalizuje się między innymi w regulacji brwi i bardzo aktywnie zabiegała o obniżenie stawki VAT z 23 do 8% dla całej branży kosmetycznej, dla całej tej branży beauty, co się zresztą stało. Obecny rząd, rząd Donalda Tuska, obniżył. Właśnie VAT yy, na, na branżę beauty, a podwyższył VAT na żywność. No i to jest sytuacja, która każe stawiać pytanie, jaką rolę asystentka. Premiera Tuska z tak no, niejasnymi powiązaniami miała w tym, w tym całym zakresie, jak wyglądał lobbying branży beauty, jaką rolę pełniła pani Krystyna. Myślę, że to jest sprawa nie tylko dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także dla CBA, aby to prześwietlić, aby to zbadać. Oprócz tych informacji o pani Krystynie, nagle wypłynęła informacja o tym, że negatywnie zweryfikowany były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa po kursie KGB w Moskwie został członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych które wchodzą oczywiście w skład polskiej grupy zbrojeniowej. No Jest to sytuacja, która także każe zadać pytanie, czy pojawienie się tych dwóch informacji w mediach nie jest skoordynowane? Czy jest tylko przypadkiem, no, czy właśnie jest skoordynowane i jaki ma, cel. No, niewątpliwie może być to jakaś forma, tak jak już powiedziałem, ostrzeżenia. Z drugiej strony to pokazuje słabość państwa polskiego. Z jednej strony słabość kontrwywiadu cywilnego, z drugiej strony kontrwywiadu wojskowego. To, że do wojskowych zakładów elektronicznych, do Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest przyjmowany do Rady Nadzorczej, istotnej. Człowiek po kursie KGB, w sytuacji, kiedy w Polsce działa pod egidą Idą szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pana generała Strużyka komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich, no jest takim pokazaniem słabości, słabości tych struktur służb, służb specjalnych, tego się po prostu nie da tutaj ukryć. Podsumowując całą tę aferę, myślę, że można powiedzieć i zacytować klasyka, że rewolucja zjada swoje własne dzieci. Rozpętanie szpiegomani, rozpętanie agentomani, stworzyło doskonały parawan, doskonałą zasłonę dymną dla prawdziwych działań agenturalnych, dla prawdziwych działań szpiegowskich. Politycy, którzy dali się ponieść emocjom, zaczęli właśnie przyłączać się do polowania na czarownice, polowania na te wszystkie onuce agentów itd, i tak dalej, tak naprawdę stworzyli doskonałe Doskonałe warunki, doskonałą atmosferę do siania niepewności, do siania zamętu, do, do, do sytuacji, w której tak naprawdę piłują gałąź, na której sami, sami siedzą. Myślę, że sprawa tych dwóch informacji, które wypłynęły w tak krótkim czasie, to jest tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej. Dziękuję Państwu za uwagę.